Dobry, witam Dobry. Państwa bardzo serdecznie. Jest piątek, jest mnóstwo uśmiechów, a jeżeli dodamy do tego, że ten tydzień pracy był nieco krótszy, bo jeszcze 11 dzień listopada był to prawda. Wolny, to mamy nadzieję, że Państwo są w doskonałych humorach. 4 minuty temu zaszło słońce, z dnia na dzień. To akurat nie jest dobra wiadomość. Coraz chłodniej i nie wiem, czy słyszałaś, ale w przyszłym tygodniu według tych najnowszych modeli synoptycznych ma przyjść zima. Od poniedziałku na północy, na zachodzie i chyba w centrum mają się pojawić opady śniegu. Ja czytałam takie prognozy zima. Pogody, z których wynika, że ma jeszcze być 16 stopni w tym roku, więc tego się trzymajmy. To dobra. To. Ale sprawdzimy oczywiście, jaka będzie pogoda. Jana Kauc. Ula Kaczyńska. Zapraszamy na program Dobrego Dnia. Proszę sprawdzić, co dziś dla Państwa przygotowałyśmy. Tak jest. Jest godzina 16. W Warszawie to jest chyba szczyt komunikacyjny, prawda? Mamy człowieka, który to sprawdza. Zobaczmy. Ale właściwie codziennie o tej porze ma te same informacje. Jest źle. Tomek Śliwiński. Zmieniamy temat. W kalendarzu, tak jak mówiłyśmy z Dianą, 15 dzień listopada, czyli do tych oficjalnych Andrzejek jeszcze trochę czasu zostało. Dlatego dziś zapraszamy Państwa na Andrzejki. Wyjątkowe Andrzejki. Przyjeżdżają z różnych ośrodków Radomia i regionu, by wspólnie spędzić czas, zintegrować się i zapomnieć o troskach. Dziś w Radomiu organizowana jest zabawa taneczna dla osób z niepełnosprawnością Andrzejki 2024. Organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem. Impreza odbywa się w Kamienicy Deskurów w Radomiu, a jest tam Magda Gliszczyńska. Dziewczyny, macie jakiś pomysł na Andrzejkowy wieczór? Malwina? Jeszcze nie, ale ja liczę na dobre wróżby, na same dobre wróżby. Liczę na dobrą pogodę. Na pogodę to już też nie liczyła, dlatego że przed nami teraz taki okres, mogę powiedzieć, jesieni, prawdziwej jesieni, tej z taką słotą, z deszczem, ale co ciekawe, z całkiem wysoką temperaturą, bo w najbliższych dniach ta temperatura będzie sięgać 7-8 stopni. To jest naprawdę ciepło, a noce także będą cieple, bo minimalnie 5 stopni, Malwina, więc jest całkiem nieźle. Rozpoczęły to spotkanie z Dianą dzisiaj od dwóch zapowiadając śnieg. Diana mówi, że będzie śnieg. Ja przeczytałam, że ma być plus 16 nawet. Która ma rację? Obie macie rację. Świetnie, obie macie rację. Dyplomacja. Może plus 16 nie przewidujemy, ale przewidujemy właśnie temperaturę około 8-9, nawet 10 stopni. I to będą te najbliższe dni, czyli pierwsza połowa nadchodzącego tygodnia. Ale kiedy wyjdziemy trochę bardziej w przyszłość, jeżeli chodzi o mapy nasze prognozowe, no to już widzimy, że faktycznie pojawia się tam zima i obfite opady śniegu. Ale tego jeszcze teraz nie będę zdradzać, w Warszawie również, ale tego jeszcze teraz nie będę zdradzać, podtrzymam również Państwa w niepewności, to opowiem w może naszym drugim spotkaniu, a teraz to, co będzie się działo dzisiaj i także w najbliższych dniach. Spójrzmy na mapy. A aktualnie, drodzy Państwo, na naszym niebie piękne zjawisko, ostatnia super pełnia tego roku. Możemy podziwiać pełnię bobrów. Dlaczego bobrów? No, ta nazwa wzięła się od pradawnych Amerykanów, którzy uważają, że właśnie w listopadzie bobry przygotowują się do zimy. I wszystko się zgadza również z naszą prognozą, bo już powoli musimy przygotowywać się do zimy, ale teraz jeszcze czeka nas powiew ciepłego powietrza. Wszystko ze względu na ciepły front atmosferyczny, który będzie przechodził także przez nasz region. No i dzięki temu możemy zobaczyć takie wartości na termometrach nocą. W najchłodniejszym momencie nocy na termometrach 4-5 stopni. Niestety do tego będzie pojawiała się mżawka, ale także łagodne opady śniegu. Do tego także będą pojawiały się, zwłaszcza na północy naszego regionu, ostre, potężne mgły i zamglenia. Dlatego kierowcy, uważajcie w tym miejscu. Noga z gazu zdecydowanie i ostrożność i uwaga. A co będzie działo się jutro do południa? Już temperatura szybko zacznie nam wzrastać, bo jutro, tak jak powiedziałam, po południu maksymalne wartości 8-7 stopni, no ale niestety cały czas będzie pochmurno. Wcześniej za te chmury odpowiadał wyż, który zatrzymał nam chmury, który spowodował, że nie było w zasadzie żadnego ruchu powietrza, był to tak zwany zgniły wyż, no a teraz już niż będzie kształtował nasz układ w pogodzie, no i niestety ten niż także sprowadzi do nas chmury, sprowadzi opady, ale te opady pojawią się dopiero w niedzielę. Jutro po prostu pochmurno, szaro, ponuro, ale za to ciepło. Coś optymistycznego zawsze znajdziemy. Malwina, tak, bardzo dziękujemy. Będziemy do ciebie jeszcze wracać, chociaż rzeczywiście o tym śniegu, o którym wspominałaś, wolałybyśmy na chwilę zapomnieć, no ale
Taka jest pogoda, taka jest aura. Taka jest pogoda i tak mogliśmy cieszyć się naprawdę pięknym początkiem jesieni i za to dziękujmy, nie wiem, kierujmy w niebiosa swoje podziękowania, bo naprawdę to był bardzo ciepły październik i listopad nadal jeszcze pokazywał nam piękne oblicza jesieni. No a w końcu musi przyjść ten moment słoty. Nie unikniemy tego, drodzy Państwo, nigdy. To co? Do najważniejszych informacji pogodowych dorzucimy jeszcze te nasze z Mazowsza i z Warszawy? Tak, szczegóły, te najważniejsze informacje z Warszawy i Mazowsza, czyli flash. Już tak. Zobaczcie Państwo.